Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Panny, w Słońcu, w Księżycu i w Ascendencie, na czytanku na kolejny czas, obecny czas, kolejne dni, kolejny tydzień. Witajcie kochani, witam Was serdecznie, mam nadzieję, że dbacie o siebie, o zdrówko, o równowagę psychiczną, emocjonalną, to teraz ważne. Tak, witam wszystkie osoby, które mają znak Panny w Słońcu, w Księżycu, w Ascendencie, ale jeśli masz ochotę sprawdzić też z Merkurego, z Wenus, to jak tu czujesz, że coś jest dla Ciebie, na pewno tak jest. I ostatnia rzecz, kochani, pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Tak, bierzemy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawiamy dla osób, które mają te informacje usłyszeć, ok? Tak czuję, żeby tak wszystko powyjmować od razu. Ciekawe. Czyli powiem Wam, kochani, pierwsza wiadomość dla Panny. Kochana Panno, karty na stół. Tu by trzeba coś zdecydowanie wyjaśnić. Wow! I to jest niesamowite. Już wiem, czemu tak rozłożyłam. Już bardzo rzadko robię w ten sposób, wiecie. Zobaczcie, mamy kartę, która w tej talii mówi, że nic nie jest jeszcze tak naprawdę w kamieniu wyryte. Czyli możesz zmienić to, co się zadziewa i to, co się zadzieje dalej w Twoim życiu. Podejrzyjmy sobie, o co tutaj chodzi. Tak, prowadzisz coś, co jest dla Ciebie trudne, ciężkie, chcesz to doprowadzić do końca. Jakiś projekt może tu być temat uczenia się, rozwoju, doszkalania. Może być oczywiście temat rozwoju duchowego, może być temat... nawet magii, słuchajcie, alchemii, przeróżne rzeczy tutaj czuję, ale z takich życiowych spraw zdecydowanie coś chcesz doprowadzić do końca. Natomiast jest pokazane, że tutaj po drodze idąc musisz zostawiać sobie przestrzeń, bo paść każdy to jest przestrzeń pozostawiona, aby wprowadzić sobie jakieś zmiany elastycznie, czegoś się nauczyć, czegoś się douczyć jeszcze, coś zaobserwować, prawda? I później... to zaobserwowane, tą zaobserwowaną teorię wprowadzić w praktykę. Przecudowny początek, powiem Wam, kochani. Bardzo mi się podoba. Zresztą paść pentakli to są dobre wiadomości też. To są dobre rzeczy, które przychodzą do nas. Zobaczmy tu po kolei. Co idzie nowego, ewentualnie może coś powrócić. I tutaj jest jakaś potrzeba powrotu do równowagi, zakończenia jakiegoś konfliktu, chęć dogadania się, chęć poszukiwania kompromisu może, albo po prostu poszukiwania drogi wyjścia. Zobaczmy, co jeszcze jest ważne. Król Pentakli, stabilizacja, praktyczność, rozsądek, konkretne bardzo podejście, co w serduszku, w miłości, w relacjach. Trzy Pentakle, czyli znowu współpraca, dobrej jakości współpraca, gdzie potrafimy doceniać się nawzajem. Podczas te nasze wyniki, prawda? Potrafimy doceniać fajnie, bardzo fajnie. W głowie, w sprawach finansowych, karierowych, w sprawach tych urzędowych, poza domem, jak ja to mówię. No tutaj jest paść kielichów, więc powiedziałabym duże ostrzeżenie, kochani. Tutaj jest jakieś. Paść kielichów zawsze mówi mi o takim bujaniu trochę w obłokach i postrzeganiu sytuacji tak, jak my chcemy ją widzieć, a nie tak, jak ona naprawdę się prezentuje, prawda? Więc tu powiedziałabym ostrzeżenie, dlatego że ta karta w umyśle, w sprawach tych firmowych, chciałam powiedzieć, no okej, może dla kogoś formalnych, tak, finansowych, to jest zbyt fantazyjna energia, więc tu duża uwaga, żeby nie odpływać po prostu w ten sposób, albo nie postrzegać czegoś inaczej, niż to tak naprawdę nam się prezentuje. Rada, siedem pentakli, czyli cierpliwie, spokojnie, ale stąpając twardo po ziemi, podążaj w tym kierunku, w którym czujesz, że idziesz do swojego celu wymierzonego, tam, gdzie masz nastawiony ten cel, prawda? Gdzie idziesz, w którą stronę. I zobaczcie, jak pięknie. As mieczy do szóstki mieczy. Któryś już tak znak miał? Kto to tak miał, że był as mieczy tu i była szóstka mieczy? Chyba lwy, kochani. Ale jak macie gdzieś lwa u siebie w życiu albo gdzieś w kosmogramie i was ten znak ciekawi, to sobie koniecznie zobaczcie, bo
Mam takie poczucie, że coś tu jest jakby podobnego, więc może będziesz się komunikować z lwem właśnie. Może ten konflikt to jest właśnie z kimś spod znaku lwa. Ok, kolejne karty, które wyskoczyły, to tu zobaczcie, mamy koło fortuny przy królu pentakli, więc to jest naprawdę rewelacyjna karta, która pokazuje, że taką konkretną, stabilną pracą, działaniem konkretnym, takim powtarzającym się, rutynowym działaniem jesteś w stanie zmienić wszystko na dużo, dużo lepsze. I siedem pentakli przychodzi nam w akompaniamencie trójki buław, czyli znowu tutaj, kochani, cierpliwość w tych swoich działaniach. I co ciekawe, zobaczcie, jeszcze jedna karta usilnie chciała wypaść. Karta umiarkowania, która także mówi nam o cierpliwości, prawda? Cierpliwie poszukuj tych właściwych rozwiązań. Poszukuj złotego środka. Próbuj się komunikować tak, aby się dogadać, prawda? Czyli te negocjacje gdzieś tu są potrzebne. Ale te karty szaleją, słuchajcie, tak skaczą. Tutaj mamy 10 pentakli przy trójce pentakli, więc na pewno w twoim serduszku, tu w relacjach, związkach, 10 pentakli to jest bardzo dobra karta, szczególnie przy tym ustawieniu. Jakieś tutaj, słuchajcie, gdzieś ucieszysz się bardzo, mogą być jakieś pieniądze, które otrzymasz, może pieniądze, które ci się należą z jakiegoś powodu, albo może tutaj być dla kogoś oczywiście ciąża, jak najbardziej ciąża, albo po prostu świadomość, możesz usłyszeć o tym, że rodzina się powiększa, co cię ucieszy, prawda? 10 pentakli to jest generalnie bardzo dobra karta mówiąca, no jeszcze tu mamy 10 jako koło fortuny, że jakby wszystko się odwraca na lepsze, tak? Wszystko się zmienia, wszystko się może zmienić, tylko król pentakli, czyli tu trzeba... Trzy karty tu są właściwie więcej, wszystkie pentakle mówią o cierpliwości. Cierpliwie pracuj, cierpliwie rób to, co masz robić, rób swoje, prawda? Idź do przodu, podążaj do przodu cały czas, poprawiaj, jeśli coś trzeba, poszukuj tego złotego środka, ale nie popędzaj siebie, a przede wszystkim nie popędzaj innych. I tutaj zobaczcie, w obszarze głowy, w tego załatwiania, tu jakaś iluzja jest. Tu jest coś, co sprawia, że widzisz rzeczy jakimiś innymi, niż one są naprawdę. Dobrze, to pokażcie nam, co tu by trzeba zrobić. O właśnie, zobaczyć sprawy takimi, jakimi są. Czekajcie, już to poukładam. Spojrzeć na to w sposób, kiedy widzisz wszystko takim, jakim jest, klarownie, jasno. Może tu by trzeba kogoś poprosić o to, by powiedział, co widzi. Bo czasem tak mamy, słuchajcie, że na coś się bardzo nakręcimy, prawda? Widzimy to w jakiś fantastyczny, piękny sposób, po czym przychodzi ktoś inny i nam tak jakby podcina skrzydła, bo mówi, a co ty to mówisz? To wcale nie fajne, bo tu i to, i tamto widzę, prawda? Więc może to by trzeba, kochani, tak sobie myślę, tak czuję, żeby tu panna poprosiła o drugą opinię. Niech ktoś ci powie, czy to jest naprawdę tak fantastyczne, jak tobie się wydaje, bo gdzieś coś tutaj takiego jest, co widzisz właśnie w niezwykły sposób, a to wcale takim niezwykłym nie jest. Czegoś tu nie wiesz, czegoś tu nie widzisz, coś postrzegasz piękniejszym niż to jest. Znak zodiaku ważny w tym czasie to jest wodnik. Jesteśmy oczywiście w erze wodnika, więc nic dziwnego, że nam się pojawia ten znak. Natomiast jakbym tak patrząc na te karty miała wam powiedzieć, to mamy zdecydowanie bardzo silnie strzelca i to w dwóch kartach, słuchajcie, bardzo silnie. Oczywiście tutaj czuję tego lwa, o którym przedtem wspominałam, zresztą jakby nie było, on tu nawet jest na 9 buławach. Czuję tutaj, słuchajcie, byka na pewno, koziorożca i pannę, może to wy, a może to druga panna. Bliźnięta, wodnik jak najbardziej i waga też tutaj jest wyczuwalna dla mnie. Rybki zdecydowanie, widzicie, zgubiłam rybeczki. Mamy tutaj także wielkie arkana. To są te znaki, które ja tak bardzo tu zdecydowanie czuję z tego czytanka dla panny. A
Zdecydowanie przewodnicy namawiają Cię, kochana Panno, żeby sobie tutaj w tym czasie zrobić taki, taki czas dla Ciebie, kiedy będziesz mieć możliwość przemyśleć, zastanowić się po prostu w swoim wnętrzu jakby, prawda? Bez tego hałasu, który przychodzi z zewnątrz, czyli tu usiąść, pomyśleć, zastanowić się. Te wszystkie pentakle to jest takie właśnie wyciszenie wewnętrzne, uspokojenie, gdzie jednocześnie poszukujesz tych właściwych kroków dalszych, prawda? Bo pentakle zawierają wszystkie dwory wcześniejsze z małych arkan. Czyli to już jest taka wisienka na torcie. Tak czuję, że tutaj jakby dochodzisz do finału czegoś, masz szansę to zakończyć, ale tu jeszcze trzeba trochę pracy włożyć, bo mamy tą dziewiąteczkę buław, no i jest pokazana, jest paść pentakli, czyli no tu trzeba być przygotowanym, że coś jeszcze tutaj to będzie wymagało, będzie trzeba jakoś jeszcze zadziałać, będzie trzeba być przygotowanym, ale zobaczcie, tak naprawdę jest pokazane, nic jeszcze nie jest zatwierdzone tu jeszcze, nic nie jest jeszcze pewne jakby. Ja nieraz, słuchajcie, taki tekst czytałam, jak to szło, że w niepewnych czasach wszystko jest możliwe, więc ja tutaj tak czuję właśnie, że dla Was to w ten sposób jakby się rysuje na ten czas. Zobaczmy moje karty channelingowe, co tutaj dopowiedzą dla Panny na ten czas. Pokażcie nam dla Panny na ten czas, co tutaj dla Panny. Dla Panny. Tak, jest, co dla Panny. Ok. Ojej. No dobrze. Ok, to Wam pokażę na końcu. Dobrze. Najpierw może ta karta. Aby uzyskać nowy, bardziej pożądany rezultat, zrób coś inaczej. Wprowadź jakąś widoczną zmianę, przemyśl, zadziałaj. Dokładnie. Lepiej bym nie podsumowała tego czytania, słuchajcie, i tego, co tutaj widzę do tej pory. Kolejna karta. Idź dalej bez zatrzymywania się. Już niedługo dotrzesz do celu i osiągniesz wymarzony rezultat. Brawo! Dokładnie, dokładnie to czytanie jest w tym temacie i to jest jakby podsumowanie całego czytania. Ale kochani, szykujcie się, bo bliźniacze płomienie albo w drodze, albo już są przy Was i może w tym czasie teraz zorientujesz się, że masz przy sobie właśnie bliźniaczy płomień. Może wcześniej miałaś takie tylko zastanowienie na ten temat, czy miałeś, albo takie myśli, ale tutaj teraz będzie to potwierdzone. Poczujesz to po prostu bardzo, bardzo, ale to bardzo intensywnie. Oczywiście 69 mamy, 6 mieczy, 9 buław, więc ta cyfra tych bliźniaczych, ta wibracja tych bliźniaczych płomieni pojawia nam się ewidentnie w czytanku. Te dziesiątki, które tu wyskoczyły, pokazują, no i dziewiątka, że ewidentnie będziecie coś zakończać w tym czasie. U, szmaragd, u, jak pięknie, zobaczcie, kochani, odrodzenie, wow, czyli cokolwiek, kochani, wcześniej szło nie tak, ciągle pod górkę, ciągle po grudzie, prawda? To tutaj w tym czasie zdecydowanie coś jakby się zmienia, coś jakby Wy macie szansę też w innym kierunku pchnąć, więc fantastycznie, fantastycznie, brawo, 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 dokładnie, cudownie, niech tak jest dla Was, kochani, niech tak jest. Szmaragd to też jest, słuchajcie, minerał dobrobytu, minerał pieniędzy, minerał finansów, minerał polepszenia. Więc jeżeli ktoś z Was potrzebuje właśnie wspomożenia jakby w tych finansach, no to tutaj warto zainwestować w szmaragd i go nosić. Szczególnie wtedy, kiedy pracujemy, prawda? Kiedy właśnie robimy wszystko, żeby zwiększyć te finansowe zasoby, albo żeby podejmować właściwe decyzje. Szmaragdy fajnie wyciszają, dodają odwagi właśnie i pomagają podejmować właściwe decyzje, które później przynoszą ten dobrobyt z czasem.
Okej, ktoś tu ewidentnie wzywał bratnią duszę, więc ja mówię. It's on the way. Nie wiem, czemu po angielsku chcę wam mówić, czyli jest w drodze. Albo już, albo w drodze, albo właśnie macie tego kogoś przy sobie. I pamiętaj, panno, że zasługujesz na miłość. I jakby nie zgadzaj się na nic poniżej tego, co jest fantastyczne. Po prostu, tak czułam, że to komuś powiedzieć. Okej, jak szybciutko. Dziękuję. Co tu dla pani jeszcze mamy? Mamy motylka, ale tutaj, że odrodzenie, że transformacja, to już to widzimy, prawda? Jakby przechodzicie do kolejnej fazy, więc to jest fantastyczne. Może też w relacjach, związkach gdzieś będziecie coś transformować, zmieniać, ulepszać, coś zostawiać, coś odpuszczać. Może jakieś rozmowy tutaj bardzo szczere, które rozwieją jakieś czarne chmury, które się pojawiły. Także rewelacja tutaj, ja czuję, że bardzo dobry tydzień pod tym względem. No i tu zobaczcie, panny kochane, ktoś was obserwuje, ktoś patrzy, takie oczy robi po prostu. Przygląda się, no dwóch paziów mamy. Paziowie też się lubią patrzeć, aż paźmieczy najbardziej, ale tu ten pentakli, on też lubi obserwować, prawda? Tutaj go mamy, zobaczcie, bo on zawiera w sobie jakby tego pazia mieczy. Siedzi tu i się patrzy, prawda? Więc może, tak czuję, że może tak być też, że w sprawach zawodowych, karierowych, tu może ciebie też ktoś obserwuje. Może gdzieś pracujesz i tam ma być jakaś zmiana, jakaś restrukturyzacja w obrębie tej firmy i może tutaj będą przesunięcia na stanowiskach. No ja bym się tutaj, powiedziała, czego chcę tak naprawdę, i otworzyła się mówiąc, ale też pytając, dopytując. Tu by trzeba coś wyjaśnić, bo tu czegoś nie wiesz właśnie, a czuję, że to ci może przynieść jakby pieniążki dodatkowe, prawda, albo lepsze pieniądze. Dobra, zobaczmy prawdę ukrytą dla panny. Nie mógłbym albo nie mogłabym dopuścić cię bliżej do siebie. Albo nie mogłam, albo nie mogłem w przeszłości, prawda? Oj, tu czuję różne sytuacje dla panny. Okej, dobra, zobaczmy dalej. Co jeszcze dla panny? Takiej prawdy ukrytej. Wiem, że przekroczyłem granicę z tobą, albo przekroczyłam, prawda? Czyli coś tu się zadziało takiego, no, niefajnego, powiedziałabym, więc to tam dajmy może. Co jeszcze? Oboje wiemy, że nie jestem tym kimś dla ciebie, więc tu też gdzieś coś, ktoś z przeszłości, i może to być ten ktoś, kto obserwuje, tak czuję, bo niby to wie, niby tak mówi, ale dalej gdzieś tu ciągnie do tej panny, prawda? I patrzy tymi oczami. Jestem osobą niedostępną, więc może ten ktoś patrzy, może to jest twoja myśl, że jesteś na przykład w związku, prawda? Albo kompletnie już niezainteresowana, prawda, tym czymś. Weźmy ostatnią. Mówisz do mnie przez muzykę i to już jest, kochani, bratnia dusza. To jest bliźniaczy płomień, więc to tutaj może położę. Tak, jeżeli jest takie silne połączenie między duszami, to też i między sercami, i też właśnie te serduszka przysyłają te informacje do umysłu, i tu ewidentnie jakaś miłość wisi w powietrzu. Ktoś tu do kogoś chciałby się odezwać, coś by trzeba wyjaśnić, pozamykać. Ewidentne to tutaj jest, słuchajcie. Okej. Te karty rewelacyjnie podsumowują całe czytanie, słuchajcie. Zobaczmy sobie jeszcze mini wybierz kartę, czyli możesz dopytać o czemu cztery nam się wzięły. No to teraz nieźle. Okej, no to widocznie macie mieć cztery, słuchajcie. Wow. Okej. Więc macie cztery możliwości. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Bierzcie to, co rezonuje. To, co nie rezonuje, jak zawsze zostawiamy dla osób, które mają to usłyszeć. Idźmy po kolei. Jedyneczka. Mamy, tak? Numer dwa. Mamy idealny moment. Trzy. Może.
i 4. Niewłaściwy moment. Zaczekaj, zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Jedno czytanko, a że ogólne 4 kompletnie różne odpowiedzi. Dobrze, trzymajcie się, kochani, zdrowo, dbajcie o siebie koniecznie i pamiętajcie, nic jeszcze nie jest w kamieniu wyryte. Wszystko możesz tu jeszcze zdziałać, zrobić, zmienić, ale trzeba w mądry sposób, na spokojnie. Idź też za głosem intuicji wewnętrznej, tego instynktu wewnętrznego. No i tu jakiś mądry doradca by się przydał, tak czuję to z tego czytanka. Dobrze, pozdrawiam Was serdecznie, kochani, i do usłyszenia w kolejnych materiałach.